Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Dzień dobry, w drugiej kawie witam Maciej Nowak. Moim gościem dzisiaj jest Irena de Rauch z Komendy Wojewódzkiej w Apeldoorn w Holandii. Witam serdecznie. Dzień dobry. Jeszcze nie mieliśmy tutaj holenderskiej policji. Polska najczęściej bywa. Bardzo mi miło. Świetnie zna Pani język polski. Mogę zapytać skąd? Urodziłam się w Gdańsku. Jestem od 23 lat w Holandii. Ale udało mi się zachować język polski. Nawet akcentu obcego nie słychać. No staram się. I cały czas w policji? Pracuje Pani? Prawie 15 lat. 15 lat. I lepiej w holenderskiej czy w polskiej policji? Jak Pani rozmawia z... Ja nie mam doświadczenia z polskiej policji. Ale jak Pani rozmawia z kolegami po fachu z Polski? To są takie sporadyczne wizyty, że trudno ocenić. Teraz Pani wizyta w Opolu jest związana z jakby projektem takim, nie wiem, czy edukacyjnym, czy szkolącym, uczulającym na jakby realia, w jakich muszą funkcjonować polscy pracownicy w Holandii, tak? Jest to typowo prewencyjny projekt, a mianowicie chodzi o to, żeby uświadomić ludziom, którzy planują wyjazd czy do Holandii, czy nawet, bo ja to mogę mówić szerzej, do innego kraju na zarobek, żeby oni sobie zdawali sprawę z tego, że muszą się do tego bardzo dobrze przygotować. To nie jest tak, że jedziesz i tam pieniądze leżą na ulicy, albo że nie masz żadnych praw ani obowiązków. Po prostu trzeba wiedzieć, co cię może spotkać, a my się staramy pokazać również nie tylko, co musisz wiedzieć w sensie przygotowania. Wie Pan, jak, to jest tak, jak jedziesz na wakacje, to przygotowujesz dokładnie, gdzie jedziesz, w jakim hotelu będziesz przebywać, co będziesz robić w czasie wakacji. A my mam wrażenie, że ludzie bardzo często wyjeżdżają tak sobie. To znaczy, jadę, bo tam jest, bo tam można zarobić. Złapałem coś w ostatniej chwili i, że tak powiem, w środę dostałem informację, w piątek muszę być na miejscu. Dokładnie. No i tego się strasznie boimy. Jak trzeba się przygotować? Czego trzeba się dowiedzieć? Przede wszystkim nie reagować właśnie na takie, jak Pan powiedział, na takie okazyjne oferty. Tak? Dlatego, że jeśli to jest oferta internetowa albo ktoś w dyskotece proponuje nam atrakcyjną pracę w Holandii, ja bym na to absolutnie nie reagowała, albo przynajmniej sprawdziłabym na tyle, na ile się da. Dlatego, że ja zawsze powtarzam, kto ma interes, żeby dać Panu spełnienie marzeń, atrakcyjne zarobki, prawda? To nie jest tak, że nie mamy takich ludzi, którzy by tak zupełnie bez żadnego powodu nam to proponowali. Gdzie zrodził się ten pomysł tego projektu Pracuj i zarabiaj bezpiecznie w Holandii? Po stronie holenderskiej czy polskiej? On się zrodził w Raciborzu. To była rozmowa kolegów, którzy przyjechali do nas do Holandii, którzy, kiedy posłuchali o tym, jakie my mamy problemy z osiągnięciem, z dotarciem do ludzi, żeby właśnie trochę ich uświadomić, trochę ich uprzedzić, co się może zdarzyć, po powrocie do Polski skierowali do nas pytanie, czy chcielibyśmy z nimi w tym zakresie współpracować. Mhm. I udało się nawiązać tą współpracę i Pani wizyta tutaj teraz jest, że tak powiem, jak najbardziej efektem. I mam nadzieję ogromną, że będzie takich wizyt więcej. My oczywiście mamy pewne informacje, chociażby polegające na tym, że widzimy, jakie rejestracje samochodowe Polski się pojawiają. Chcielibyśmy dotrzeć do tych terenów, gdzie wiemy, że z tamtych terenów ludzie do nas przyjeżdżają. Tutaj jest jak najbardziej taki teren, który jest zagłębiem, można powiedzieć, tych wyjazdów zarobkowych do Holandii. Pani w jaki sposób będzie przekazywać tę wiedzę, spotykać się z kim, co mówić? Mamy bardzo fajną grupę docelową, to są młodzi ludzie, którzy są potencjalnymi ochotnikami do wyjazdu i chcemy im pokazać właściwie wszystko, a mianowicie to, co muszą wiedzieć, żeby być legalnie, żeby zachowywać się nie w sposób rzucający się w oczy, że och, jacy ci Polacy są straszni, bo to czasami niestety taka opinia się pojawia. Potem mówimy o tym, jak może być różnie, bo ja... No, przepisy to jest jedna strona, ale rzeczywistość bardzo się czasami różni. Mhm. I wydaje mi się, że to ludzie powinni też wiedzieć przed przyjazdem, bo to ich jakoś ochroni. Spowoduje, że będą uczuleni bardziej na ewentualne sygnały czegoś, że może stać się im krzywda. Mhm.
Właśnie ta krzywda, bo ten wyjazd to nie jest problem tylko taki od strony formalnej, że trzeba załatwić jakieś tam papiery, tak, tam pozwolenie na pobyt, tylko większe niebezpieczeństwo chyba czyha na Polaków ze strony pracodawców, tak, że mogą zostać, nie wiem, wykorzystani i zmuszani do jakiejś niewolniczej pracy? Takie przypadki są? Jak najbardziej, to znaczy my się stykamy, może nie aż niewolnicze warunki, natomiast spotykamy się z sytuacjami, gdzie po pierwsze Polacy wyjeżdżają i mówią tak, jakoś to będzie, bo ja i tak za parę tygodni czy miesięcy wracam, więc jakoś to przeżyję. Do momentu, kiedy psychika ludzka już nie znosi tego, z czym mają do czynienia. A do czynienia mają z różnymi rzeczami. Śpią po 50 osób w jednym budynku, mają do dyspozycji jedną łazienkę przykładowo. Poza tym wydaje mi się, że bardzo ważne jest, żeby ludzie zdawali sobie sprawę z tego, że tam nie pieniądze nie leżą na ulicy. I chodzi o to, że te pieniądze będą z nich wyciągać za zakwaterowanie, za wyżywienie, za transport. Nie zawsze jest to zgodne z prawem, ale my usiłujemy też powiedzieć, że taka konstrukcja pracodawca, który równocześnie daje pracownikowi zakwaterowanie, to jest dla nas bardzo, bardzo wygodne, prawda? Zawiozą mnie, dadzą mi miejsce do spania, ale potem przychodzi rozczarowanie i my chcemy tego rozczarowania uniknąć, mówiąc ludziom, jeśli wybierzesz tą formę, to już będziesz wiedział, że tak mogło być. Mówimy ludziom, że powinni mieć prawo wyboru, mówimy to samo pracodawcom, że nie można stworzyć sytuacji, kiedy powiedzmy ta relacja, praca, zakwaterowanie jest swoistym sposobem manipulacji, bo pracodawca, któremu, jeżeli pracownikowi to zakwaterowanie nie odpowiada i mówi, ja bym się chciał gdzieś przeprowadzić, to pracodawca najczęściej mówi, ale już nie będziesz u mnie pracował. Aha. A ludzie jadą po to, żeby po to zarobić. I my to rozumiemy, ale czy za cenę wszystkiego? Mi się wydaje, że Polacy za dużo akceptują czasami. Czytając o tym programie, spotkałem się z takim określeniem handel ludźmi. Czy tutaj Polakom jakby grozi też, nie wiem, zmuszanie ich do prostytucji w agencjach jakichś towarzyskich? To się może zdarzyć. To się może zdarzyć. To też są takie różne konstrukcje, począwszy od Lover Boys. Nie wiem, czy pan wie, co to jest. Nie, ale mogę się domyślać. No, to są tacy, że tak powiem, dobrzy przyjaciele, którzy dziewczyny namawiają do prostytucji w formie na zasadzie, no, mój przyjaciel chciałby się z tobą przespać, gdzie dziewczyna zostaje w pewnym momencie w coś uwikłana. Niestety mamy do czynienia z różnymi formami molestowania seksualnego. Ja nie mówię, że to jest często, ale to są przypadki, o których trzeba wiedzieć. Ale handel ludźmi to nie jest tylko i wyłącznie zmuszanie do prostytucji. Jest dużo więcej form, bo na przykład zmuszanie do żebractwa, zmuszanie do przestępczości. Polki jadą na przykład do Holandii, myśląc, że będą pracowały w szklarniach, a okazuje się, że są w plantacjach marihuany. I to oznacza, że one zostały zmuszone do przestępstwa, bez wiedzy, bez wyboru i tak dalej. Potem trudno jest z tego wyjść. To znaczy, że praca na takiej plantacji marihuany jest jakby nielegalna? Zabrania? Oczywiście, marihuana nie jest legalna. Wszyscy myślą, że narkotyki w Holandii to można tak rękami brać. Nie, nie. Są specjalne tak zwane coffee shopy, gdzie ewentualnie ci, którzy chcą sobie popalić, to mogą tylko tam. To wyobrażenie w Polsce też trochę inaczej jakby wygląda. Absolutnie. Ja muszę powiedzieć, że na całym świecie to jeśli się mówi, jestem z Holandii, to mówię, Amsterdam, marihuana. A masz coś do zapalenia może? No, dokładnie. Dobrze, to jeszcze na koniec zapytam, czy holenderska policja ma też problem z Polakami, ale w takim sensie, że kiedy oni są jakby sprawcami pewnych zdarzeń, tak? Jakichś, nie wiem, jazdy po pijaku, włamań, kradzieży. Mamy, niestety mamy. Mianowicie my w policyjnej pracy widzimy bardzo dużo przemocy, i to takiej, że jak się zaczynają bić, to już szukają różnego rodzaju pałek i zostawiają ofiarę gdzieś tam na środku ulicy. To jest nie do przyjęcia w pojęciu holenderskim. No niestety, jeżdżą po pijanemu, jak gdyby nie wiedzieli, że to jest przede wszystkim zagrożenie ich własnego życia. Piją okropnie dużo. I ja nie wiem, jak to w tej chwili jest tutaj w Polsce, bo już tak długo nie jestem. Ale to jest niestety cecha szczególna o Polakach. O Polakach się mówi po pierwsze pijacy. Z
straszne smutne. No niestety. Ale może dzięki temu projektowi uda się trochę jakby zmienić wizerunek i poprawić te relacje zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, tak żeby policja nie miała nic tutaj do pracy. Mamy ogromną nadzieję, dlatego tu jesteśmy, żeby nie żebyśmy nie mieli nic do pracy. Bo wie pan, jeszcze chciałam powiedzieć o czymś bardzo ważnym. My mamy wrażenie, że Polacy boją się nas jako policji. W tym sensie, ja sobie zdaję sprawę z tego, że ogromnym problemem jest bariera językowa. Ale jeśli człowiek z innego kraju ma problemy, to naszym obowiązkiem jest mu zapewnić tłumacza. Żeby był w stanie powiedzieć, jaki ten problem jest. A my mamy wrażenie, że oni mają problemy. Jeśli uda im się z tych problemów wydobyć, to szybko jadą do kraju i ewentualnie składają zameldowanie o tym, co im się przydarzyło tutaj na policji. A potem się zaczyna cała formuła, jak to ma do nas wrócić, żebyśmy podjęli akcję. Ale jak można było się przekonać, holenderska policja świetnie mówi po polsku. Irena Derałoch z Komendy Wojewódzkiej w Apeldoorn w Holandii była moim gościem w drugiej kawie. Bardzo dziękuję. Dziękuję.